Polskie Radio Białystok. Około, myślę, 14-15 tysięcy widzów, a więc wreszcie kibice w Białymstoku się przebudzili. Państwo słyszą pewnie w tej chwili, jak cały stadion zagrzewa od razu, jeszcze przed tym pierwszym gwizdkiem, drużynę z Białegostoku do boju, bo to jest wielka, niepowtarzalna szansa, żeby dziś zrobić naprawdę, jeśli nie wielki, to taki spory, dość duży krok do Mistrzostwa Polski. No kiedy, jeśli nie dzisiaj, skoczyć znowu na fotel lidera? Lech wczoraj na tacy nam to liderowanie jakoby podał po raz kolejny. Wcześniej przegrał z Koroną u siebie, teraz z Górnikiem u siebie i zaprosił listem: panowie z Białegostoku, wykorzystajcie to wreszcie i zajmijcie fotel lidera. Żeby tak się stało, trzeba to wygrać po prostu. Nie daj Boże, nie można tego meczu przegrać. I leży któryś z naszych zawodników w polu karnym, Roman Bezjak na murawie. Sędzia chyba czeka na sytuację wozu VAR. Oj, żeby tutaj nie było karnego, znaczy żeby był karny dla Jagiellonii Białystok. I Daniel Stefański będzie sprawdzał VAR. To może być rzut karny. Też strasznie długo Daniel Stefański tę sytuację ogląda. To trwa i trwa i trwa, a mnie tętno przyspiesza z każdą sekundą, kiedy oglądam rękę założoną na ten monitor Daniela Stefańskiego. No ale obejrzał Daniel Stefański. Oj. No i zobaczymy. Rzut karny dla Jagiellonii w 59. minucie. I kto? I kto to wykona? Bezjak wziął piłkę. To może być bramka dla Jagiellonii Białystok, tylko żeby się nie pomylił, on ma tę prawą nogę dobrze ułożoną. Roman Bezjak i za chwilę gwizdek, tańczy na murawie, bardzo duży ten bramkarz drużyny z Hiszpanii. Jest gwizdek, ruszył, Bezjak obronił Cuesta! Niesamowite! W prawy róg, coś takiego, to jest niemożliwe. Taka szansa, spadła nam jak po prostu manna z nieba. Ale niestety nie wykorzystał Roman Bezjak. Coś takiego, drugi karny z rzędu niewykorzystany. Żeby to nie był przełomowy moment tego meczu. Ale jeszcze akcja trwa, rzut rożny wykonany. Ta piłka już jest w polu karnym. Gol będzie dla Wisły, czy nie? Jest gol dla Wisły. Bramkę zdobywa Zoran Arsenić. Jak tak można? Baliśmy się ten mecz przegrać, nie chcieliśmy go w pierwszej połowie wygrać. Zmarnowany rzut karny i Zoran Arsenić doprowadza Stadion Przysłonecznej do czarnej rozpaczy. Czyżby rzeczywiście znowu nikt nie chciał być mistrzem Polski, tylko Legia Warszawa? To jest po prostu niemożliwe. Ale teraz zakładam, że Jagiellonia rzuci się już dosłownie wszystkimi siłami na tą Wisłę, bo nie ma już czego bronić. Rozpadało się, tak jakby niebo w tym momencie zapłakało nad grą Jagiellonii Białystok. Może ten deszcz, może to on sprawi, że Jagiellończycy jeszcze się ogarną, że Jagiellonii podniosą nosy, pokażą, że są mężczyznami, a nie chłopcami do bicia. Czyżby trzecia kolejna porażka na własnym stadionie? To przecież się w głowie nie mieści. Jeżeli nie potrafisz meczu wygrać, to go po prostu nie przegraj. Taka stara zasada pszczół mówi właśnie tak. Jakżeż te Mistrzostwa Polski w tym sezonie są zwariowane, szalone, one są po prostu nieracjonalne. Każdy ma jakiś dół i na końcu zwycięża Legia. No niech zwycięży najlepszy oczywiście, ale dlaczego zawsze Legia? A Wisła ma kolejną okazję, Wojtkowski ruszył, ręka przypadkowa i żółtą kartkę pokazuje. Nie! Nie może być żółtej kartki dla Runie, no nie, panie sędzio! Przecież to jest niemożliwe, no padał śliskiem, rozłożył ręce, pauzuje z Legią Iwan Runie, tego nam jeszcze brakowało. Jest tam Runie, teraz nawet on w pole karne, przyjął piłkę na klatkę, jest zagrana, chyba karny powinien być, odbija Cuesta, jaka szansa, coś takiego! Ten Cuesta jest chyba inspektorem gadżetem, on jest chyba z gumy, on ma wszędzie ręce i nogi. O matko boska, ile to jeszcze będzie trwać, kiedy Jagiellonia nie trafi tej bramki? Czy ta bramka jest zaczarowana? Czy ona jest zamurowana? Ja już naprawdę ledwo wyrabiam. Cały stadion wstaje, cały stadion dopinguje. Piłka w pole karne, nasi skaczą. Piłka wybita przez Iwana Runię. Kibice z sektora VIP tutaj tuż obok mnie opuścili już swoje miejsca, tak jakby z żałości, ze smutku. Oni akurat dzisiaj mogą, bo tam na ich sektorze za trybuną podają. Mogą napić się wszystkiego, czego chcą, a my będziemy przełykać gorzką pigułkę na trzeźwo, przynajmniej ja. Już nie będę mówił, czego ja bym się dzisiaj napił, bo później znowu będą pielgrzymki maszerowały, żeby obdarowywać mnie jakimś słodkim napojem. Ja już w tym momencie to rzeczywiście chyba bym wolał wypić setę czystej. Sędzia kończy mecz. Jagiellonia przegrywa 0-1 z Wisłą Kraków. A ja po prostu jestem, powiem szczerze, załamany. Ja jestem szczerze załamany tym, co się stało. Ja nie wiem, co powiedzieć. Trzeci kolejny mecz z rzędu na własnym boisku przegrywamy. Przecież, drodzy Państwo, gdybyśmy chociaż po jednym punkcie zdobywali w tym meczu, w każdym z nich, mielibyśmy dzisiaj
tyle samo punktów co Legia Warszawa. No ale mówi się, że gdyby babcia miała jaja, to by była dziadkiem. Na razie oddaję głos do studia.